Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. Ludzki mózg to najpotężniejszy komputer na świecie. Posiada około 100 miliardów neuronów, które tworzą biliardy synaps, co czyni go znacznie potężniejszym narzędziem niż olbrzymi superkomputer, który obecnie znajduje się w Japonii. Pomieszczenie pełne superkomputerów, które potrafią wyprodukować jedynie 0,3% mocy obliczeniowej, jaką nasz mózg ma w ciągu jednej sekundy. Myślę więc, że gdyby chciano zbudować komputer, który potrafiłby robić to, co ludzki mózg, pomieszczenie go wymagałoby budynku o wielkości co najmniej takiej jak Empire State Building. Potrzebna byłaby cała moc wodospadu Niagara, aby go zasilić, i cała woda z tego wodospadu, żeby go schłodzić. Tak naprawdę najpotężniejszy komputer na świecie jest tylko w połowie tak inteligentny jak mózg myszy. Biblia ma wiele do powiedzenia na temat tego, co możemy zrobić, żeby nasz mózg działał jeszcze lepiej. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Apokalipsa Teraz. Dzisiejsze studium to jedno z moich ulubionych. Będziemy mówić na temat zdrowia. Być może pomyśleliście, pastorze, przynęta była dobra, ale mieliśmy mówić o apokalipsie, a ty zamierzasz mówić o zdrowiu. Księga Apokalipsy ma coś do powiedzenia również na ten temat. Wspomina ona o ponownym połączeniu z drzewem życia. Trzy pierwsze rozdziały Biblii opowiadają o tym, jak człowiek w wyniku grzechu stracił do niego dostęp. Adam i Ewa zjedli to, czego nie powinni jeść, zostali wygnani z ogrodu Eden, a na świat weszło całe nieszczęście grzechu. Trzy ostatnie rozdziały Biblii mówią o tym, że człowiek ponownie połączy się z drzewem życia i będzie żył wiecznie. Są jednak pewne praktyczne rzeczy, które możemy zrobić już teraz, żeby mieć bardziej obfite życie. I Biblia nam je wskazuje. Jedną z ksiąg proroczych, które studiujemy, jest Księga Daniela. To ciekawe, że ta biblijna księga prorocza zaczyna się historią opisującą konflikt pomiędzy tym, co jeść, a czego nie jeść. Znajdziemy ją w pierwszym rozdziale Księgi Daniela i to jest nasza historia na dzisiaj. Król Nabuchodonozor ostatecznie zniszczył i spalił Jerozolimę. Zanim jednak to uczynił, przyprowadził do Babilonu wielu jeńców izraelskich. Wybrał głównie młodych mężczyzn, którzy byli potomkami króla Dawida i króla Ezechiasza. Chciał mieć na swoim dworze młodych ludzi, których będzie mógł przeszkolić. Zazwyczaj z podbitych przez siebie krajów zabierał najbystrzejszych i najlepszych ludzi. Studiowali oni babiloński język, babilońską sztukę i naukę, aby w przyszłości stać się członkami jego rządu i znaleźć się w grupie jego doradców. Dlatego zawsze chciał najlepszych z najlepszych. Wśród tych, którzy zostali wybrani, był Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. Pojawił się jednak pewien problem. Zostali oni wprowadzeni na babiloński uniwersytet, a król powiedział: będę troszczył się o was na mój koszt. Dostaniecie przyzwoite mieszkanie, będziecie traktowani o wiele lepiej niż inni jeńcy. Będę was karmił najlepszą babilońską żywnością. Ale to stanowiło problem. Babilońska kuchnia zawierała rzeczy, których Bóg zabronił jeść swojemu ludowi. W Danielu 1:8 czytamy: ale Daniel postanowił w swoim sercu, że nie skala się pod trawami królewskimi. W Nowym Testamencie Biblia mówi, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i Bóg zniszczy wszystko, co zanieczyszcza tę świątynię. Daniel postanowił nie kalać swojego ciała nieczystymi produktami oraz fermentowanym winem Babilonu. Przełożony nad dworzanami, który był odpowiedzialny za Daniela i jego trzech przyjaciół, zmartwił się i rzekł: moim obowiązkiem jest pilnowanie, żebyście dobrze się odżywiali i dzięki temu mieli siłę do nauki i dobrze się czuli. Jeśli nabawicie się anemii, zapłacę za to głową. Nie mogę pozwolić, żebyście nie jedli najlepszych pokarmów. Daniel powiedział: zawrzyjmy układ. Daj nam 10 dni. Wypróbuj nas. Daniel 1:12. Wypróbuj, proszę, twoje sługi przez 10 dni. Niech nam dadzą jarzyny do jedzenia, czyli po prostu gotowane warzywa, i wodę do picia. Po tym czasie ocenisz, jak będziemy wyglądali. Przełożony stwierdził, że to uczciwe.
Przez 10 dni Daniel i jego przyjaciele stosowali dietę wegetariańską i pili wodę. Biblia sprawozdaje, a po upływie 10 dni okazało się, że ich twarze były piękniejsze i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali z potraw królewskich. Pokarmy babilońskie obejmowały rzeczy, które według Biblii są zakazane i nieczyste. Daniel i jego przyjaciele wiedzieli, że to dla Boga bardzo ważne i byli gotowi zaryzykować życie, mówiąc: nie skalamy naszych ciał nieczystą żywnością Babilonu. Końcowe wersety tego rozdziału mówią, że Daniel i jego przyjaciele zostali przeegzaminowani przez króla i jego doradców, którzy uznali ich za 10 razy mądrzejszych od wszystkich mędrców należących do babilońskiego rządu. I nie tylko to. W ostatnim wersecie czytamy: i był tam Daniel aż do pierwszego roku Cyrusa. Daniel dożył prawie 100 lat. Pierwszy rozdział tej proroczej księgi pokazuje nam, że istnieje związek pomiędzy ciałem i duchem. Troszczenie się o ciało wpływa również na ducha. To bardzo proste. Jesteśmy połączeniem ducha. Bóg mówi do nas przez nasz umysł i ciała, które wzajemnie na siebie oddziałują. Jeśli troszczysz się o swoje ciało, pomaga to rozwijać twój umysł. Zaczynasz lepiej myśleć, szybciej odpowiadać na działanie Ducha Świętego, lepiej słyszysz głos Boga. Diabeł chce, abyśmy niszczyli nasze umysły i nasze ciała. No cóż, on chce nas zniszczyć w każdy możliwy sposób. W swoim Słowie Bóg daje nam wskazówki, dzięki którym możemy mieć zdrowe, dłuższe i lepsze życie. Będziemy o tym mówić. Zanim jednak przejdziemy do naszego studium, lubię posłuchać, co ludzie na ulicy mają do powiedzenia na temat zdrowia i jego powiązania z Biblią. Zdrowe jedzenie, ćwiczenia fizyczne i podobne kwestie. Dowiedziono, że dzięki temu można mieć szczęśliwsze i dłuższe życie. Myślę, że zdrowy styl życia, ćwiczenia fizyczne, dieta pomagają przedłużyć życie. Są badania, które pokazują, że tak jest, ale ja uważam, że powinieneś jeść to, co chcesz. Wierzę, że możemy przedłużyć swoje życie, stosując zdrową dietę, spożywając warzywa i produkty roślinne. Żywność pełnowartościowa jest lepsza niż produkty przetworzone, więc próbuję tak się odżywiać. Pasożyty. Nie powinniśmy jeść świń. Wierzę, że grzechem jest odurzanie się w jakikolwiek sposób, więc myślę, że tak. Zbyt tłusta żywność. Nie znam żadnego pokarmu lub napoju, którego nie powinniśmy spożywać ze względu na to, co mówi Biblia. Chodzi o to, żeby zwracać uwagę nie tylko na to, czym karmimy nasze ciało w kontekście jedzenia, ale także w kontekście złego postępowania. Należy traktować ciało z miłością i uprzejmością, aby to samo otrzymać w zamian. W tych, którzy narodzili się na nowo i przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, mieszka Duch Święty. Bóg nie mieszka już w świątyni uczynionej przez człowieka, ale w ludzkich sercach. Mieliśmy tutaj ciekawy wgląd w opinię różnych osób na temat tego, co Biblia mówi na temat znaczenia zdrowia, a także na temat Ducha Świętego zamieszkującego nasze ciała, które są Jego świątynią. Dowiemy się teraz, co Słowo Boże ma do powiedzenia na ten temat. Być może tytuł dzisiejszego studium wydał wam się intrygujący – babiloński bufet. W Apokalipsie słowo jeść pojawia się 7 razy. Za każdym razem w kontekście jedzenia niewłaściwych rzeczy, mówiąc: nie jedzcie pokarmów poświęconych bożkom. To właśnie jest babiloński bufet. Jezus mówi: dam wam jeść z ukrytej manny, czyli chleb życia. Mamy więc pokarm duchowy i pokarm fizyczny, pokarm Boży i pokarm świata. Przeanalizujemy te kwestie i zobaczymy, że podjęte przez nas decyzje wpływają zarówno na ciało, jak i na umysł. Pytanie pierwsze. Przechodzimy do Słowa Bożego. Jaka była oryginalna dieta, którą Bóg przeznaczył dla ludzkości? Bóg stworzył człowieka. Jaka była jego oryginalna dieta? Księga Rodzaju 1:29. I powiedział Bóg: oto dałem wam wszelkie ziele wydające z siebie nasienie. I dalej czytamy: i wszelkie drzewa, na których jest owoc drzewa wydające z siebie nasienie, niech wam będzie za pokarm. Kiedy więc Bóg stworzył człowieka, przeznaczył dla niego dietę wegetariańską. Zapamiętajcie, w ogrodzie Eden nie było śmierci. Pierwotny plan przed grzechem zakładał, że wszystko będzie żyło. Tak więc ludzie nie zjadali zwierząt.
Dieta obejmowała owoce, zboża, orzechy, rośliny strączkowe. Potem jednak sytuacja zaczęła się zmieniać. Pytanie drugie. Jakie dodatkowe produkty Bóg dodał do diety Adama i Ewy po tym, jak zgrzeszyli? Czytamy. Będziesz jadł ziele polne. Inaczej mówiąc, chodzi tutaj o warzywa. Być może w owocu z drzewa życia był jakiś enzym, którego nagle zostali pozbawieni. Bóg powiedział więc, teraz potrzebujecie również warzyw. Wiem, że wielu młodych ludzi wolałoby, żeby ten werset nigdy nie znalazł się w Biblii. Gdybym przeszedł się wśród naszej widowni w studiu i zapytał, jaka jest różnica pomiędzy owocem i warzywem, myślę, że nikt nie miałby problemu z odpowiedzią. Jabłko, owoc, cukinia, owoc, awokado, owoc, marchew, warzywo, ziemniak, warzywo, brukselka, kwiat. Są niejadalne, to wszystko, co wiem. Ludzie są zdziwieni, że wszystko, co jest wyprodukowane przez kwiat, technicznie stanowi owoc. Warzywa zostały dodane do diety. Wrzucam tutaj pewien niesamowity fakt. W 2015 roku czytałem o tym, jak Janet i Ellen Murray, właściwie było to w roku 2013, zostali wpisani do Księgi Rekordów Guinnessa. Przebiegli ponad 16 tysięcy kilometrów dookoła Australii. Codziennie przez 365 dni przebiegali dystans o długości maratonu, a 1 stycznia dodali jeden maraton ekstra. Biegli jednak nie tylko dookoła Australii, ale także dookoła Tasmanii. Janet pokonała nowotwór i była przekonana, że stało się to w wyniku tego, że zaczęła stosować dietę wegetariańską i wegańską. Przebiegli cały ten dystans, jedząc tylko produkty wegetariańskie i wegańskie. Ona miała wtedy 64 lata, a Alan 68. Tak, to ma znaczenie dla lepszego, mocniejszego życia, a także pomaga ustrzec się pewnych chorób. Czy Bóg troszczy się o nasze zdrowie fizyczne? Ludzie myślą, że Biblia to jedynie księga duchowa, która nie daje nam żadnych praktycznych informacji na temat samopoczucia fizycznego. Tak nie jest. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa oraz uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Bóg pragnie, abyśmy byli zdrowi. Jego pierwotnym planem dla całej ludzkości było wieczne życie. To diabeł przyniósł wszelkie choroby i dolegliwości. Wszystko to pojawiło się z powodu grzechu. Są pewne podstawowe zasady biblijne, które Bóg dał w swoim słowie. Jeśli będziemy ich przestrzegać, mamy dużo większe szanse na dłuższe życie. Szczerze mówiąc, chciałbym odejść tak, jak odszedł Mojżesz. Przeżył 120 lat i wtedy Bóg powiedział do niego, nadszedł czas, żebyś umarł. Mojżesz wszedł na górę. Biblia mówi, nie zaćmiły się jego oczy, ani nie opuściła go jego siła. I po prostu umarł. To najlepszy sposób. Być aktywnym do samego końca. Z powodu swoich nawyków, większość ludzi w świecie zachodnim umiera przez ostatnie 30 lat swojego życia. I właśnie dlatego system zdrowotny w naszym kraju, choć prywatny, jest na skraju bankructwa. Chodzi o styl życia przeciętnego obywatela. Ludzie są karmieni niewłaściwymi informacjami, a co za tym idzie, spożywają niewłaściwe jedzenie i potem odczuwają tego skutki. Trzeci list Jana 1:2. Najmilszy, najpierw życzę ci, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze powodzi się twojej duszy. Pamiętajcie o tym. Bóg dba nie tylko o pomyślność twojej duszy, ale także o powodzenie fizyczne. Gdyby to nie była prawda, dlaczego miałby dać nam nowe ciała, gdy znajdziemy się w niebie? On przejmuje się tym, jak się czujemy. Powodem, dla którego chrześcijanin robi cokolwiek, jest miłość do Boga i bliźniego. Kiedy czujesz się dobrze, jesteś zdrowy, jesteś w stanie lepiej służyć Bogu i bliźniemu. Ponieważ więc kochasz Boga, swojego sąsiada i samego siebie, musisz dbać o swoje ciało. To część Bożego planu. Ten temat jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ dorastałem, korzystając z babilońskiego bufetu, dosłownie. Babilończycy nie przestrzegali tych samych zasad zdrowia co Żydzi i jedli nawet odrażające robaki. Czasami ludzie myślą, że droższa żywność jest lepsza. W rzeczywistości w krajach bogatszych szpitale są większe, ponieważ jest tam więcej chorób,
niż w niektórych biedniejszych krajach. Kiedy dorastałem, jedliśmy ślimaki, żółwie, żabie udka, jadłem nawet wiewiórkę, grzechotnika, wszystkie te przerażające stworzenia. Wydaje mi się, że do 17 roku życia nigdy nie byłem w pełni zdrowy. Budziliśmy się rano. Mój brat i ja wychowywaliśmy się w Nowym Jorku. Robiliśmy sobie śniadanie, które obejmowało figowe ciasteczka, skoncentrowany sok pomarańczowy, herbatę albo kawę. Piliśmy je nawet jako dzieci. Nic dziwnego, że w szkole obijałem się o ściany i miałem problemy. Było tak aż do 17 roku życia, kiedy zamieszkałem w górach, gdzie nie miałem lodówki i gdzie nie da się wnieść jedzenia w puszkach. Kupowałem więc suszoną żywność. Jadłem dużo ryżu, fasoli i innych prostych rzeczy. Po raz pierwszy w życiu czułem się naprawdę zdrowo. Miałem 17 lat i już zacząłem czuć ten związek. W Ewangelii Jana 10:10 Jezus mówi: ja przyszedłem, aby miały życie i miały obfitość. Lubię pokazywać to zdjęcie bananowego George'a. Był to bardzo sławny mieszkaniec Cypress Gardens. W wieku 47 lat zakochał się w nartach wodnych i zaczął na nich jeździć. Chyba jednak oczywiste jest, że na pewno nie ma sztucznej szczęki, ponieważ trzyma linę ustami. Dożył 98 lat. Nazywano go bananowym George'em, bo uwielbiał kolor żółty i cały czas jadł banany. Dbaj o siebie, a będziesz miał dłuższe i mocniejsze życie. Właśnie o tym rozmawiamy. Dam wam kilka wskazówek i zdradzę kilka sekretów, więc słuchajcie uważnie. Pytanie czwarte. Bóg obiecał dzieciom Izraela, że jeśli będą mu posłuszne i będą mu służyć, On usunie spośród nich każdą chorobę. Dokładnie powiedział, żadnej choroby, którą dopuściłem na Egipt, nie dopuszczę na ciebie. Czy dotrzymał obietnicy? Psalm 105, wiersz 37. Wyprowadził ich z Egiptu, a nie było nikogo słabego w ich pokoleniu. Około 2 miliony Izraelitów, czytamy, że z Egiptu wyszło około 600 tysięcy mężczyzn, którzy mogli iść na wojnę, plus kobiety i dzieci. Mamy więc naród. Wyobrażacie to sobie? 2 miliony osób i żadnego szpitala? Nikt nie choruje. Lekarz siedzi na krześle i przez cały dzień jedynie patrzy na zegarek. Nie ma co robić. Czy to nie byłoby wspaniałe? Kiedy wędrowali po pustyni, Bóg dał im pewne zasady zdrowia. Jeśli będziemy ich przestrzegać, również możemy doświadczyć takiego stanu zdrowia. Chcę być praktyczny. Lata temu pewien lekarz powiedział mi, jedną z najważniejszych rzeczy, jakie można zrobić dla swojego zdrowia, jest staranny wybór przodków. To prawda. Z powodu grzechu dziedziczymy pewne słabości. Niektórzy ludzie są bardziej niż inni podatni na niektóre choroby. Jednak nawet mając takie geny, dbając o swoje zdrowie, możesz opóźnić pojawienie się tych problemów. Podam wam jeden z powodów, dla których tak bardzo ekscytuje mnie ten temat. Kiedyś czytałem o pewnym człowieku, który nazywał się Jack LaLanne. Kiedy byłem dzieckiem, był on guru zdrowia. W całej północnej Ameryce gospodynie domowe każdego ranka oglądały go w telewizji. Nosił kombinezon i wykonywał pajacyki. To ćwiczenie pochodzi właśnie od niego. Dożył do 90. Kiedy miał 70 lat, pchał łódź z 70 dzieci po zatoce San Francisco. Wydaje mi się, że powtórzył ten wyczyn w wieku 80 lat, tym razem w San Diego. Niewysoki człowieczek, około 160 cm. Powodem, dla którego był tak zdrowy i tak bardzo świadomy, był fakt, że jego ojciec zmarł na zawał serca w wieku 45 lat. To nim wstrząsnęło. Wysłuchał pewnego wykładu na temat zdrowia w kontekście Biblii. Tak bardzo go to zmieniło, że zwrócił uwagę całego pokolenia na znaczenie dbałości o zdrowie i ciało. I sam to pokazywał. Był tak miły, że napisał do mnie z podziękowaniem za moje wykłady. Dlaczego nasze zdrowie jest dla Boga tak ważne? 1 Koryntian 6:19-20. Wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele. Rzymian 12:1. Wzywam was, abyście oddawali swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, czyli rozumną waszą służbę. Należymy do Boga z kilku powodów. Po pierwsze, On nas stworzył. Po drugie, On nas zbawił po tym, jak nasza planeta została porwana przez wroga. Kiedy stajesz przed Nim i prosisz, żeby zamieszkał w tobie Duch Święty,
On chce prowadzić w tobie swoje życie. Paweł powiedział, żyje więc nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jeśli twoje ciało ma być świątynią Ducha Świętego, nie chcesz, jak powiedział Daniel i jego przyjaciele, nie chcemy skalać tych świątyń. Ujmując to bardzo prosto, przyjacielu, najważniejszą częścią ciebie jest twój mózg. Bóg dał ci nogi, żeby nosiły twój mózg. Twoje ręce mają wykonywać polecenia twojego umysłu. Jesz, żeby twój mózg otrzymywał właściwe wartości odżywcze. Ale jesteś, jaki jesteś, ze względu na twój mózg. Możesz stracić dłoń albo stopę, ramię albo nogę i nadal będziesz sobą. Pamiętam świadectwo Johnny Eckerson. Wiele lat temu, jako 16-letnia dziewczyna, podczas nurkowania uległa wypadkowi, w wyniku którego została sparaliżowana od szyi w dół. Chciała popełnić samobójstwo, bo uważała, że jej życie się skończyło. Co mogła robić? Ale nadal miała bardzo bystry umysł. Odnalazła Pana i to całkowicie zmieniło jej nastawienie. Jej życie było bardzo aktywne. W czasie tego nagrania nadal żyje. Potrafi śpiewać piosenki, malować ustami, podróżowała z Billym Grahamem i opowiadała swoją historię. Dzięki niej wiele osób przyjęło Jezusa. Powiedziała, że tak bardzo czeka na nowe ciało w niebie. Ale był moment, w którym myślała, że nie ma już po co żyć, ponieważ jej ciało od szyi w dół wydawało się bezużyteczne. Ale nadal miała mózg. To czyni ogromną różnicę, bo to czyni cię tobą. Jeśli nie będziesz jeść, pić, ćwiczyć, dbać o swoje ciało, wpłynie to na twój umysł, a to jest kanał, za pomocą którego Bóg się z tobą komunikuje. Nie wiem jak wy, ale ja, nawet jeśli robię to wszystko, co mogę, żeby dbać o swoje ciało i wydaje mi się, że jestem w niezłej kondycji jak na dziadka 8 wnuków, wiem, że się starzeję. Robię wszystko, co potrafię, żeby opóźnić swój pogrzeb i być jak najbardziej produktywnym do samego końca. I mam nadzieję, że kiedy przyjdzie Jezus, otrzymam nowe, chwalebne ciało. Biblia mówi, zostaniemy przemienieni w jednej chwili, w mgnieniu oka. Dostaniemy chwalebne ciała podobne do Jego ciała. Myślę jednak, że Bóg nie obdarzy mnie nowym ciałem, jeśli będę niszczył to stare. Gdy przyjedziecie do mojego domu i powiecie, tak, moja żona i ja jedziemy na krótkie wakacje do Meksyku, czy możemy pożyczyć twój samochód? Ja, jako wasz przyjaciel, który posiada drugie auto, odpowiem, proszę bardzo. Po dwóch tygodniach wracacie do mojego domu. Słyszę, jak jedziecie i moją uwagę przyciąga głośny huk. Wychodzę z domu i widzę, jak samochód podskakuje i potyka się na przebitej oponie. Z felg sypią się iskry, spod maski unosi się dym, a drzwi zwisają i nie trzymają się auta. Wjeżdżacie na moje podwórko, przedni reflektor odpada, z chłodnicy wydobywa się para, pod spodem wycieka olej, a całe auto jest poobijane i wygląda tak, jakbyście zderzyli się z dzikiem. Wyskakujecie z niego i wykrzykujecie, chłopie, co za wycieczka? Wzięliśmy udział w wyścigach offroadowych. W następnym roku też zamierzamy się tam wybrać. Możemy pożyczyć twoje auto? Nigdy więcej nie pożyczę wam mojego samochodu. Zobaczcie, co z nim zrobiliście. Jeśli chcecie, żeby Bóg dał wam nowe ciało, musicie pokazać, że wam na tym zależy, dbając o to, które już od Niego dostaliście. Życie to dar. Nie stworzyłeś samego siebie. Należysz do Boga. Nawiasem mówiąc, kiedy kupujemy nowy samochód, zazwyczaj w schowku znajduje się podręcznik użytkownika, napisany przez producenta, który prawdopodobnie zna to auto lepiej niż ktokolwiek inny. W ostatnich latach nie miałem większych kłopotów z moimi samochodami, ponieważ regularnie je serwisowałem, tak jak zaleca instrukcja. Dbam o nie, jeżdżę nimi do momentu, gdy ich przebieg osiągnie około 200 tysięcy kilometrów i zazwyczaj nie mam żadnych problemów. Chcę uniknąć dużych kosztów. Zdaję sobie sprawę, że producent naprawdę wie, czego one potrzebują. Kto jest naszym producentem? On powiedział w swoim słowie, że idealną dietą dla człowieka jest dieta wegetariańska, oczywiście włączając w to warzywa. Obecnie od wielu lat stosuję taką dietę i czuję się bardzo dobrze. Nigdy nie wrócę do poprzedniego sposobu odżywiania. Dbaj o swoje ciało. Oczywiście Biblia nie mówi, że musisz być wegetarianinem. To moje osobiste świadectwo na ten temat. Jak brzmi dobry biblijny przepis na dobre życie? A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Skoro możliwe jest jedzenie lub picie na chwałę Bożą, to czy można również jeść i pić nie na chwałę Bożą? Jest wielu ludzi, którzy jedzą i piją nie na chwałę Bożą i cierpią z tego powodu. To łamie moje serce. Czasami idę do sklepu, żeby kupić pewne produkty
I nie da się nie zauważyć, co ludzie wrzucają do swoich wózków zakupowych. Czasami, kiedy patrzę na nich i na ich wózek, widzę powiązanie. Chyba rozumiecie, o czym mówię. To łamie moje serce, ponieważ oni nie widzą tego powiązania, albo nigdy nikt nie powiedział im, że to wszystko się ze sobą wiąże. Jak wielkie nieszczęścia i jak wielkie koszty. Jak bardzo deprecjonuje to życie, którego doświadczają. Spójrzmy na to, w jaki sposób możemy pić nie na chwałę Bożą. Co to jest? O, Karen, przypomniała mi, że powinienem najpierw zadać pytanie. Dziękuję. Pytanie siódme. Czy chrześcijanin powinien spożywać napoje alkoholowe? Wino jest szydercą, mocny trunek wrzaskliwy, a każdy, kto zostaje zwiedziony przez nie, jest niemądry. Alkohol uzależnia, niszczy komórki mózgowe i drastycznie wpływa na naszą zdolność rozumowania. Nie jest to werset biblijny, ale fakt naukowy. Jest to coś, o czym jestem mocno przekonany ze względu na fakty. Czasami spotykam chrześcijan, którzy mówią, czy Jezus nie zamienił wody w wino? Nie ma nic złego w tym, że chrześcijanin napije się wina. Jezus zamienił wodę w sok gronowy. On nie uczynił alkoholu, żeby podtrzymać zabawę. Kiedy patrzymy na ilość wody, jaka znajdowała się w naczyniach, które napełnił, On by tego nie zrobił. Goście weselni stwierdzili, to co najlepsze zachowałeś na koniec. Jan 2. Wino alkoholowe mogli pić przez cały rok, ale świeży sok gronowy mogli dostać tylko w czasie zbiorów. W jakiś sposób wyprodukował on czysty sok gronowy. Jezus nigdy nie wyraziłby aprobaty dla upijania się. Noe pił wino i chodził nago, a w efekcie członkowie jego rodziny zostali przeklęci. Córki Lota upiły ojca i popełniły z nim kaziroctwo. Dawid próbował upić Uriasza, żeby postąpił on wbrew swojemu sumieniu. Pod wpływem alkoholu wielu ludzi robi rzeczy, których nigdy nie zrobiliby na trzeźwo. Ponad połowa więźniów popełniła przestępstwo pod wpływem alkoholu. Ponad połowa ludzi przywożonych na szpitalną izbę przyjęć trafia tam w wyniku wypadku, zranienia lub bójki powiązanej z alkoholem. Ponad połowa otrzymywanych przez policję zgłoszeń przemocy domowej wiąże się z alkoholem. Czy chrześcijanin powinien więc popierać picie alkoholu, mając na uwadze wszystkie te fakty? Być może powiecie, ale ja piję umiarkowanie. Jedna na siedem osób, które piją, staje się pijakiem lub alkoholikiem. Czy zatrzymalibyście psa, który gryzłby co siódmą osobę przychodzącą do waszego domu? Nie, przyjaciele. Poza tym, poprzez swój przykład możemy zniszczyć życie innych ludzi. Miałem przyjaciela, który był alkoholikiem, ale odniósł zwycięstwo nad tym nałogiem. Jednak pewnego dnia po nabożeństwie został zaproszony do domu pastora. Nie był to pastor z naszego kościoła. Był zszokowany, gdy na stole postawiono wino. Zaczął się trząść i czuł się bardzo niekomfortowo. Pastor zapytał, wszystko w porządku? Odpowiedział, nie bardzo. Jestem alkoholikiem, ale od 8 miesięcy jestem trzeźwy. Nie spodziewałem się, że zobaczę tutaj alkohol. Biblia mówi, nie rób nic, co mogłoby zgorszyć twojego brata lub siostrę. Ponieważ tego nie potrzebujesz, jest to uzależniający narkotyk, a poza tym jest tak wiele innych opcji. Dlaczego miałbyś w ogóle tego dotykać, nawet niewielką ilość? Myślę, że chrześcijanie w ogóle nie powinni pić alkoholu. Biblia mówi, wino jest szydercą. A każdy, kto zostaje zwiedziony przez nie, jest niemądry. Chrześcijanin nie powinien pić alkoholu. Co Bóg uczyni z tymi, którzy zanieczyszczają swoje ciała? 1 Koryntian 3:16-17. Świątynią Bożą jesteście. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Z tego powodu Daniel był niewzruszony w tej kwestii. Nasze ciała są świątynią Bożą. Ich rodzice dobrze ich uczyli. Młodzieńcy nie zamierzali zanieczyszczać świątyni swojego ciała, ponieważ w taki właśnie sposób postępuje antychryst w Apokalipsie. Czytamy o tym w 2 Tesaloniczan 2. Obrzydliwość spustoszenia zanieczyści świątynię. Twoje ciało jest świątynią. W Dekalogu czytamy, nie będziesz zabijał. Dotyczy to również zabijania samego siebie. Oznacza to, że kiedy karmisz swoje ciało czymś, co, zgodnie z ostrzeżeniem producenta na każdej paczce, może cię zabić, popełniasz powolne samobójstwo. Tytoń to druga ze wszystkich chorób na świecie, których można uniknąć w bardzo łatwy sposób.
Jest on drugim najdroższym uzależniającym narkotykiem w Ameryce Północnej. Palenie powoduje wiele problemów zdrowotnych, a nie posiada on żadnej wartości odżywczej. Często staram się wyobrazić sobie, co się działo, kiedy Sir Walter Raleigh wrócił do Europy i opowiadał ludziom o wszystkich rzeczach, które odkrył w Nowym Świecie. Spójrzcie, na pewno to polubicie. I pokazał im te liście. Wow, co to jest? Indianie nazywają to tytoniem. Co się z tym robi? Patrzcie. Zwinął je, podpalił i zaczął wdychać. Dlaczego wdychasz dym? Sprawia, że kręci mi się w głowie. Nie wiedzieli jednak, że w wyniku tego do ich płuc dostanie się smoła, uzależnią się, a tytoń zabije więcej ludzi niż cokolwiek innego. Przez jakiś czas było to po prostu modne i niezbyt łatwo dostępne. Ludzie palili raz dziennie. Obecnie na całym świecie jest tego pełno. To jeden z najbardziej śmiertelnych nałogów. Paliłem przez wiele lat. Robili to także moi dziadkowie, mój tata, moja mama. Na własne oczy widziałem skutki tego nałogu. Mój ojciec ostatecznie zmarł na raka płuc. Nie ma w tym nic dobrego. Rzucenie tego to trudna walka. Wiem, co mówię. Apeluję do każdego z was, kto ma z tym problem. Jeśli ja mogłem to rzucić... Mój tata rzucił palenie po 50 latach. Mój dziadek również palił i w wieku 50 też to rzucił. Z powodu problemów z żołądkiem trafił do szpitala i dzielił salę szpitalną z jeszcze jednym mężczyzną. Widział, jak ten człowiek zapala papierosa, przykłada go do dziury w gardle. Z powodu nowotworu usunięto mu krtań. Mój dziadek powiedział, to natychmiast na mnie podziałało. Miał wtedy 50 lat i dożył do wieku 93. Każdy może to rzucić. Zrób to w taki sam sposób, w jaki zacząłeś palić. To nawyk, którego się nauczyłeś i którego możesz się oduczyć. To potrwa, ale będziesz zadowolony. Palenie jest bardzo drogie. Przyjaciele, jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, co zrobić, pomyślcie, co zrobiłby Jezus. Czy potraficie wyobrazić sobie Jezusa, który napycha sobie usta liśćmi tytoniu, po podbródku spływają mu pulwociny, a on stoi i wydmuchuje kółka z dymu? Żadne uzależnienie nie ma nic wspólnego z Chrystusem, a szczególnie wydawanie pieniędzy na palenie, podczas gdy z ich pomocą można by zdziałać tak wiele dobrych rzeczy. Nie wierzę, żeby Bóg chciał, aby chrześcijanie palili. Nie mówię, że każdy, kto pali, nie znajdzie się w niebie. Człowiek, który napisał pieśń Cudowna Łaska, John Newton, palił do dnia swojej śmierci. On nie wiedział. W tamtym czasie ludzie nie mieli tej świadomości. Ale teraz już wiemy, więc powinniśmy zostawić te rzeczy za nami, bo one zanieczyszczają świątynię. Jakie ssaki Bóg pozwolił ludziom spożywać? Na samym początku nie było Bożym planem, żeby Adam i Ewa jedli zwierzęta. Kiedy Bóg powiedział, chcę, żebyś nadał zwierzętom imiona, Adam nie patrzył na kurczaka, myśląc McNuggets, a na krowę Whopper, Big Mac. Zwierzęta były jego przyjaciółmi. Pierwotnie Bóg chciał, żeby człowiek stosował dietę wegetariańską. Po upadku i po tym, jak ustanowiony został system ofiarniczy, ludzie zaczęli spożywać niewielkie ilości mięsa. Było to powiązane z ofiarami, zdarzało się rzadko. Po potopie, który zniszczył całą roślinność, stało się to częstsze. Wszystkie zwierzęta, które mają rozdzielone kopyta i racice, oraz przeżuwają. Tak więc ssaki muszą spełnić kilka warunków, żeby mogły zostać uznane za czysty pokarm. Musi to być bydło, które ma rozdzielone kopyta i rozdzielone racice. Muszą posiadać te dwie cechy. Jednak nawet jeśli możemy spożywać kozę, owce, jelenia i krowę, nie oznacza to, że spożywanie ich jest zdrowe. Widzicie tutaj artykuł sprzed kilku lat zamieszczony w Newsweeku. Choroba szalonych krów w USA. Kolejny. Zagrożenie bakterią E. coli, czy to mięso możecie zabić? Na pewno słyszeliście o zatruciach salmonellą związanych z kurczakami i jajkami. Obecnie nauka pokazuje, że najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojego zdrowia, jest unikanie produktów od zwierzęcych. Twój poziom cholesterolu nie podskoczy z powodu masła orzechowego. Pewnego razu byłem w samolocie i dostałem małą paczkę orzeszków, na której umieszczono ostrzeżenie. Uwaga, zawiera orzechy. Już samo to było interesujące, ale umieszczono tam też napis. Bez cholesterolu. Oczywiście, że nie ma w tym cholesterolu. To orzechy.
Idąc dalej, zwierzę nie tylko musi mieć rozdwojone kopyto, ale także musi przeżuwać, musi posiadać wszystkie te cechy. Są bowiem zwierzęta takie jak świnia. Księga Kapłańska 11:7. Świni, która choć ma rozdzielone kopyto i racice, ale nie przeżuwa, będzie dla was nieczysta. Nie będziecie jeść ich mięsa, ani dotykać ich padliny. Będą dla was nieczyste. Biblia mówi, że świnie są obrzydliwością. Są brudne. Kiedyś musiałem karmić świnie moich sąsiadów. Wiele lat temu miałem sąsiada. Kiedy wyjeżdżał, doiłem jego krowę i karmiłem jego świnie. Miałem więc o wiele większą styczność z tymi zwierzętami, niż bym sobie tego życzył. Jedyne, co mogę wam powiedzieć, to to, że świnie to świnie. Zjedzą człowieka, jeśli nadarzy się okazja. Zjedzą siebie nawzajem. To drapieżniki. Możecie trzymać świnie jak swoje zwierzę domowe. Ludzie mają również buldogi. W Biblii świnie i psy należą do tej samej kategorii. Być może są inteligentne, ale nie powinny stanowić pożywienia. Są padlinożercami, a Bóg nie chce, żebyśmy zjadali śmietniki. Biblia zabrania również spożywania myszołowów. Zwierzęta umierają. Bóg tak zaprojektował ekosystem, że myszołowe i drapieżne ptaki wszystko to sprzątają. Na ziemi robią to świnie. Nie powinniśmy jednak jeść śmietników. Kiedy człowiek spożyje mięso zawierające torbiele z larwami włośnia krętego, niektórzy ludzie cierpią z powodu zatrucia tym pasożytem z mięsa wieprzowego, dostają się one do żołądka. Uwolnione z nich larwy przedostają się do jelita i zaczynają nowy cykl życia. Samice tych robaków żyją około 6 tygodni i w tym czasie rodzą około 1500 larw. Przenikają one dalej i otorbiają się, co może powodować gorączkę, ból, a nawet śmierć. Słyszałem, że w niektórych społecznościach podczas autopsji u co piątej osoby znaleziono dowody na to, że cierpiały z powodu włośnia. Wielu ludzi nie ma o tym pojęcia. Myślą, że mają artretyzm lub zapalenie torebki stawowej i nie są świadomi, że ich problemy zdrowotne są spowodowane spożywaniem mięsa wieprzowego. Problem mogą stanowić także mikrofalówki, ponieważ czasami nie podgrzewają one żywności równomiernie. Ludzie wkładają wieprzowinę do mikrofalówki, ale zostaje ona ugotowana tylko częściowo. Nie chcę wkładać do ust czegoś, co ma w sobie robaki. Teraz zanim to zjem, muszę zabić. Ten mężczyzna wiezie do domu bekon. To nie był Boży plan. Te zwierzęta to padlinożercy. Pamiętam pewną rymowankę dla dzieci. Ta mała świnka poszła na targ, ta mała świnka została w domu, ta mała świnka zjadła wołową pieczeń. Sami widzicie, nawet świnie nie chcą jeść wieprzowiny. Newsweek. Zachowałem ten wycinek. Kilka lat temu jeden z dietetyków stwierdził, że technicznie bekon nie jest mięsem. Nie należy już do żadnej z grup żywności. Jest to słona, pełna azotanów i tłuszczu, rakotwórcza rzecz. Wieprzowinę przedstawia się jako białe mięso. To nie jest białe mięso. Pełno w nim larw. Zdajesz sobie z tego sprawę, kiedy kupujesz te rzeczy. Nigdy nie są one czyste. Kiedyś miałem swój własny mięsny biznes. Po tym, jak mieszkałem w jaskini. Wspominałem, że będąc tam, czułem się naprawdę dobrze. Mieszkałem w górach, jadłem dużo fasoli, ryżu i warzyw. Potem znowu przeprowadziłem się do miasta. Dostałem pracę. Dziwne, że to w ogóle wypaliło, ale miałem pracę, w której sprzedawałem steki. Wiele nauczyłem się od osoby, która mnie szkoliła i postanowiłem założyć własny biznes. Kupowałem części wołowiny, przechowywałem w domu w lodówkach, porcjowałem je, a potem sprzedawałem. Kupowałem mięso z młodych krów. Pewnego razu udałem się do mojego zaopatrzeniowca i powiedziałem, jeden z moich klientów prosi o młodą wieprzowinę. A on się roześmiał. Nie dostaniesz młodej wieprzowiny. Zapytałem, co masz na myśli? Przecież masz młodą wołowinę. Nie możesz zdobyć takiej wieprzowiny? Nie. Departament Rolnictwa wydrukował ulotki ostrzegające, żeby bardzo dobrze ugotować to mięso. Oni boją się wieprzowiny, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że jej spożywanie niesie ze sobą duże ryzyko. W tamtym czasie jadłem mięsne steki 3 razy w ciągu dnia. W górach czułem się wspaniale. Wróciłem do miasta. Wiecie, wtedy byłem jeszcze młody i mogłem jeść prawie wszystko i nigdy nie było dla mnie za dużo.
Jakbym zawsze był głodny, jadłem stek i jajka na śniadanie, kolejny stek na obiad i filet mignon na kolację. To zadziwiające, że jeszcze żyję. Naprawdę to robiłem. W końcu zacząłem źle się czuć. Zastanawiałem się, dlaczego jestem ociężały, brakuje mi energii, nie czuję się nawet w połowie tak dobrze jak w górach. Stopniowo zacząłem dodawać 2:2. Porzuciłem jedzenie mięsa 40 lat temu i nigdy do tego nie wrócę. Teraz czuję się o wiele lepiej. Niektórzy mówią, czy ludzie nie są przystosowani do tego, żeby jeść mięso? Przecież Bóg dał nam zęby zwane kłami, właśnie po to, żebyśmy rozrywali nimi i jedli mięso. To błędne przekonanie, ale słyszałem jeszcze dziwniejsze rzeczy. Ten kolega też posiada kły, o wiele większe niż nasze, a jest wegetarianinem. Tak naprawdę niektóre z największych zwierząt na świecie, nie żeby miały być wzorem do naśladowania, słonie, hipopotamy, są wegetarianami, a przecież mają wielkie kły. Kiedy spojrzymy na układ trawienny zwierząt, krowa, wegetarianka, jej układ trawienny trawi pożywienie znacznie wolniej. Układ trawienny psa lub kota, te zwierzęta nie mają w jelitach perforacji, które mają ludzie i inne wegetariańskie zwierzęta. Zostaliśmy zaprojektowani, żeby być wegetarianami. Jeśli będziecie podążać za Bożymi wskazówkami, w Biblii zauważamy coś jeszcze. Kiedy zaczniemy ją czytać, zdamy sobie sprawę z jednej rzeczy. W czasie potopu cała roślinność została zniszczona, a kiedy wody opadły, jedzenie mięsa stało się bardziej powszechne i częstsze. Spójrzcie na wiek każdej z tych osób. Noe żył 950 lat, Matuzalem 969, Set 912. Po potopie długość życia zaczęła stopniowo się zmniejszać, aż w końcu dochodzimy do Abrahama, 175 lat, Izaaka, 180 lat. Potem schodzimy jeszcze niżej, Jakub, 147, Józef, 110, Król Dawid, 70. Mojżesz napisał, czas naszego życia to lat 70, a gdy sił stanie, lat 80, a to, co w nich najlepszego, to tylko kłopot i nędza. Długość naszego życia całkowicie się zmieniła i myślę, że jednym z powodów tego stanu rzeczy jest to, że zmieniła się dieta człowieka. Przy okazji być może pamiętacie. Wiele szkół wymagało od uczniów przeczytania książki Zaginiony Horyzont Jamesa Hiltona. Opowiada ona o ludziach, którzy znaleźli cudowną dolinę Shangri-La w Himalajach, gdzie ludzie dożywają setek lat. Pisząc tę książkę, autor opierał się na pewnych faktach. W Himalajach żyje plemię Hunza, które zajmuje się uprawianiem moreli i spożywa bardzo mało mięsa. Wśród nich bardzo łatwo jest znaleźć osoby mające więcej niż 100 lat. Na całym świecie widać, że jest to efekt diety. Zapomnę, jeśli nie powiem tego teraz. National Geographic, nie mam tego w mojej prezentacji, ale możecie tego poszukać. Niebieskie strefy. W czasopiśmie National Geographic napisano, przez wiele lat prowadziliśmy badania i ustaliliśmy, że pewne grupy żyją średnio dłużej niż inni ludzie. Zidentyfikowali 3 regiony świata, w których mieszkają osoby długowieczne, żyjące naprawdę długo. Te obszary to Sardynia w basenie Morza Śródziemnego. Bardzo wiele osób dożywa tam 100 lat. Okinawa w Japonii. 3. grupa to Adwentyści Dnia Siódmego, którzy mają dużą enklawę w Loma Linda. Zauważono jednak, że dotyczy to wszystkich Adwentystów bez względu na to, gdzie mieszkają. Częściowo jest to spowodowane tym, że praktykują oni biblijne zasady zdrowia. To fakt, przyjaciele, to nauka. Sprawdźcie to. Mówiliśmy o ssakach. A co z rybami? Jaki rodzaj ryb i stworzeń wodnych należy do zwierząt czystych? To będziecie jeść spośród wszystkiego, co żyje w wodach. Wszystko, co ma płetwy i łuski. Mamy tutaj 2 kryteria. Potrzebne są 2 elementy. Płetwy i łuski. Rekin ma płetwy, ale nie ma łusek. Jest drapieżnikiem. Nie powinniśmy go jeść. Ciekawe wydaje mi się to, że marynarka wojenna sfinansowała badania mające na celu opracowanie podręcznika dla marynarzy na wypadek, gdyby zostali zestrzeleni. Ma on być przeznaczony dla pilotów i wojskowych. Chodziło o to, aby dowiedzieć się, jak mogą przetrwać i co mogą jeść. Jeśli zostaną zestrzeleni i czekając na ratunek, znajdą się na łodzi ratunkowej. Takie łodzie są bowiem wyposażone w sprzęt wędkarski.
Sprawdzili wiele możliwości. To zwierzę jest toksyczne, to nie jest. Powstał podręcznik, który ma ogromne rozmiary. Dowódcy wojskowi zapytali więc, czy myślicie, że żołnierze to wszystko zapamiętają? Potrzebujemy prostej zasady, która pomoże im rozróżnić, co mogą, a czego nie mogą jeść. Po wydaniu milionów dolarów z waszych podatków stwierdzono, jeśli zwierzę ma płetwy i łuski, prawdopodobnie jest bezpieczne. Przecież tak mówi Biblia, słowo w słowo. Przeprowadzili te wszystkie badania i powiedzieli, wow, skąd Bóg o tym wiedział? Wszystko zaś, co nie ma płetw ani łusek w morzach i rzekach, spośród wszystkiego, co się porusza w wodach i spośród wszystkich stworzeń wodnych, będzie dla was obrzydliwością. Kiedyś uwielbiałem jeść homary, koktajl z krewetek. Nurkowałem na Florydzie i tam łowiliśmy homary, a potem sami je przyrządzaliśmy. Mówię wam, jeśli zjecie odwłok homara z masłem, równie dobrze możecie poprosić lekarza, żeby podał wam kroplówkę z cholesterolem, ponieważ jest to tak tłuste, jak sam cholesterol. Nie będzie to dla ciebie dobre. Poza tym te zwierzęta są padlinożercami. Kraby i homary łapiesz w taki sposób, że na dno klatki wrzucasz gnijące resztki, a one tam wpełzają i wszystko czyszczą. Skorupiaki mogą powodować wiele chorób. Które ptaki są nieczyste? Czy Bóg dał jakąś zasadę lub wskazówkę w tej kwestii? Tak. Księga Kapłańska 11:15-16. Wszelki kruk według jego rodzaju. To bardzo mądre ptaki. Struś, sowa, mewa i jastrząb według ich rodzaju. Wszystkie one są nieczyste, nie powinniśmy ich jeść. Są to ptaki drapieżne, ptaki padlinożerne. Jedyne ptaki uznane za czyste to ptaki żerujące. Biblia nie używa tego słowa, ale mówi na przykład o przepiórkach. Gołębie również są nieczyste, więc w Nowym Jorku albo w Rzymie nigdy nie będą głodować. Ptaki żerujące. Kurczak, indyk, głuszec. Chodzą dookoła i wydziobują z ziemi ziarno. Zjadają też robaki i owady w lesie. Wszystkie one należą do kategorii zwierząt czystych. Pozostałe są nieczyste. Najlepiej jednak, żebyś nie jadł żadnego mięsa. Czy zasady dotyczące zwierząt czystych i nieczystych są częścią Mojżeszowego prawa ceremonialnego, które zostało przybite do krzyża? Bardzo często to słyszę. Ludzie mówią, o tak, to część starego prawa Mojżeszowego, które odnosiło się do Żydów. Nie tak mówi Biblia. Noe otrzymuje od Boga instrukcję, jakie zwierzęta ma zabrać do arki. Czytamy. Wejdź ty i cały twój dom do arki. Z każdego bydła czystego weźmiesz ze sobą po siedem, ale ze zwierząt nieczystych po dwoje. Biblia nie mówi, że Bóg wyjaśniał Noemu, czym są zwierzęta czyste i nieczyste, ponieważ zakładał, że Noe to wie. A teraz sprawdzian dla publiczności. Jak wielu z nas jest spokrewnionych z Noem? Wszyscy. Czy tylko Żydzi? Nie. Bóg uczynił rozróżnienie pomiędzy zwierzętami czystymi i nieczystymi w czasach Noego i to rozróżnienie nadal obowiązuje. Wszyscy jesteśmy spokrewnieni z Noem. Galacjan 6:7. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, bo cokolwiek człowiek sieje, to i rządź będzie. Jeśli wkładamy do naszego organizmu niewłaściwe pożywienie o złej jakości, przyniesie to swoje konsekwencje. Karen i ja mieliśmy przyjaciółkę, która należała do naszego kościoła. Niestety już nie żyje, ale pamiętam, jak odwiedziliśmy ją, kiedy miała 111 lat. Byłem jej pastorem. Mieszkała w jednym domu ze swoimi siostrami oraz mężem jednej z nich. Przez całe życie była wegetarianką. Zapytałem jej szwagra, miał na imię Art. Jak to jest, że jesteście tacy wiekowi i tacy zdrowi? Siedzieliśmy akurat przy kolacji. Odpowiedział, są trzy zasady długiego życia. Wstawaj, gdy nadal czujesz się trochę zmęczony. Kończ posiłek, gdy jesteś jeszcze trochę głodny. Przestań mówić, gdy wciąż masz jeszcze coś do powiedzenia. Stosuj się do tych zasad, a będziesz żył długo i szczęśliwie. Czy Bóg powiedział, że spożywanie pokarmów nieczystych to poważne przestępstwo? Tak, przyjaciele. Izajasz 66:15-17. Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a Jego rydwany jak wicher, aby wylać swój gniew w zapalczywości. Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, którzy jedzą mięso wieprzowe i inne obrzydliwości i myszy,
Zauważcie, że myszy i świnie znalazły się w tej samej kategorii. Wszyscy razem zginą, mówi Pan. Bóg mówi, że Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Najbardziej bulwersującą rzeczą, jaką mogli zrobić poganie, było przyprowadzenie świni do świątyni Bożej. Ktoś kiedyś powiedział, nie przynoś kotletów wieprzowych na bar mitzwę, to nie byłoby dobrze widziane. Być może ktoś zacytuje poniższy werset i zapyta, czy Biblia nie mówi, bo wszelkie stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co przyjmuje się z dziękczynieniem? Czy uważacie, że ten werset zezwala nam na spożywanie wszystkiego, co pełza? Czy Bóg chce, żebyśmy jedli nietoperze, myszołowy, karaluchy? Oczywiście, że nie. Samo myślenie, że mamy jeść skunksy, to absurd. Powoływanie się na ten werset i twierdzenie, że możemy jeść wszystko, co chcemy, nie ma racji bytu. Nie o to tutaj chodzi. Nigdy nie spotkałem rodzica. Wśród publiczności mamy kilkoro dzieci. Wyobraźcie sobie, że przygotowujecie się do szkoły i próbujecie zrobić sobie śniadanie. Siedzicie przy stole, macie przed sobą miskę. Wsypujecie do niej słodzone płatki śniadaniowe, a na to lody i dużo syropu czekoladowego. Jak reagują wasi rodzice? Zaraz, zaraz, co ty robisz? Mamo, tato, nie martwcie się. I dodajesz jeszcze 3 łyżki cukru. Nie możesz tak robić. Nie martwcie się, zaraz się nad tym pomodlę, a wtedy ten posiłek zostanie pobłogosławiony. Żaden rodzic się na to nie zgodzi. A jednak są chrześcijanie, którzy myślą, że Bóg odwróci głowę i będzie udawał, że wybory, których dokonują w dziedzinie jedzenia i picia, nie pociągają za sobą żadnych konsekwencji. Takie jest życie. A co z wizją Piotra w Dziejach Apostolskich 10? Piotr wyjaśnia, że ta wizja tak naprawdę nie ma nic wspólnego z jedzeniem. Apostoł mówi do przywódców Kościoła, Bóg pokazał mi, że żadnego człowieka nie powinniśmy nazywać nieczystym. Nie ma tutaj słowa świnia, ale człowiek. Abym żadnego człowieka nie nazywał nieczystym. Nie ma to nic wspólnego z jedzeniem. Pastorze, to, co jemy, nie może mieć dla Boga aż takiego znaczenia. Jeśli mamy wiarę, możemy jeść wszystko, co chcemy. Naprawdę? W taki sposób grzech wszedł na świat? Czy nie było tak, że ktoś zjadł coś, czego nie powinien jeść? Więc tak, to ma znaczenie. Jak brzmi podstawowa chrześcijańska zasada zdrowia? A każdy zawodnik, który walczy, od wszystkiego się wstrzymuje. Są 3 zasady dotyczące jedzenia i picia. Podobnie jak w ruchu ulicznym. Mamy światło czerwone, zielone i żółte. Co znaczy czerwone światło? Tylko sprawdzam. Zatrzymaj się. Zielone? Możesz jechać. Żółte? Uważaj. Alkohol? Jakie to światło? Czerwone. Jeśli masz zamiar zjeść deser lub ciastko? Żółte. Za dużo dobrego. Biblia mówi, miód jest dobry, ale nie jedz go w zbyt dużych ilościach. Światło zielone, owoce i warzywa. Jednak nawet właściwe rzeczy należy jeść z umiarem. Czy biblijne zasady zdrowia sprawdzają się również dzisiaj? Przejdziemy przez kilka punktów i pokażę wam, jak praktyczne są te zasady także w obecnym czasie. Zapisujcie sobie wersety biblijne, które będę podawał. Kwarantanna jako kontrola rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Czy dzisiejszy świat wie coś na ten temat? Przygotowałem te slajdy wiele miesięcy temu, zanim wybuchła pandemia. Epidemię dżumy powstrzymano, kiedy ludzie zaczęli czytać przepisy mojżeszowe na temat kwarantanny. Ludzkie odchody powinny być zakopywane. Podróżowałem po wielu krajach na całym świecie i nadal jest to praktykowane. Mycie ciała i pranie ubrań zabija zarazki. Biblia mówi o regularnym myciu się i praniu w celu zachowania czystości. Moralne życie zapobiega chorobom wenerycznym. Mamy tutaj kilka fragmentów biblijnych. Księga Kapłańska 18, Księga Przysłów 5, List do Kolosan 3:5-6. Chciałbym na chwilę się zatrzymać i podkreślić znaczenie moralnego życia. W dzisiejszym świecie ludzie są ciągle narażeni na niemoralne treści w internecie. Można powiedzieć, że to już epidemia. I to wpływa na ich zdrowie. Biblia mówi, błogosławienie czystego serca, bowiem oni będą oglądać Boga. Tłuszcz zwierzęcy nie powinien być spożywany. Tak mówi Biblia. Choroby mogą być przenoszone pomiędzy zwierzętami poprzez krew, tłuszcz i tkanki. Dlaczego więc mielibyśmy to przyjmować? Obecnie stwierdzono, że ludzie stają się odporni na antybiotyki, ponieważ spożywają mięso zwierząt, które rolnicy,
aby zapobiec chorobom, faszerują ogromnymi ilościami antybiotyków. Powoduje to, że u ludzi rozwija się odporność na antybiotyki i przestają one działać tak skutecznie jak do tej pory. Kolejny fakt na temat tłuszczu. Myślę, że wszyscy wiemy, co się dzieje. Powoduje on wiele problemów zdrowotnych, rak, choroby serca, ograniczenie przepływu krwi w naczyniach. Wszystko to jest spowodowane spożywaniem pełnych tłuszczu produktów. Nienawiść i rozgoryczenie. Nie chodzi więc tylko o to, co jesz, ale także o to, co zjada ciebie, bo to wpływa na twoje zdrowie. Nienawiść i rozgoryczenie szkodzą zdrowiu. Biblia mówi, że musimy nauczyć się wybaczać, mieć pozytywne nastawienie. Przejadanie się jest szkodliwe. Przypowieści 23. I przyłóż nóż do gardła, jeśli jesteś łakomy. Tak mówi Biblia. Jaki jest cel jedzenia i picia? W Księdze Kaznodziei Salomona czytamy: Szczęśliwa jesteś, ziemio, której książęta jadają we właściwym czasie dla posilenia, a nie dla pijaństwa. Nasze ciało potrzebuje odpowiedniego odpoczynku. Ważny jest nie tylko dobry sen w nocy, który ma wiele wspólnego z dobrym stanem zdrowia. Bóg chce także, abyśmy mieli dzień odpoczynku. Mówiliśmy już o tym, jakie znaczenie ma szabat. Duże znaczenie pracy. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszystkie twoje prace. Bóg pragnie, żebyśmy byli aktywni. Dał nam ciała. Adam i Ewa mieli opiekować się ogrodem. Byli zajęci pracą. Nawet po grzechu Bóg powiedział, będziesz pracował w pocie czoła. Miało to służyć dobru człowieka. Musimy więc być aktywni. Nasze ciała pozostaną zdrowe, jeśli będziemy ich używać. Pozytywne podejście do życia stanowi dobre lekarstwo. Nie zamartwiajcie się. Pamiętajcie, że Bóg was kocha i żyjecie przez wiarę. Biblia mówi, że chrześcijanin powinien być osobą pogodną i szczęśliwą. Zwyczaje rodziców będą często kontynuowane przez dzieci. W Biblii czytamy, że czasami dzieci zmagają się ze skutkami przykładu rodziców aż do 3. lub 4. pokolenia. To, co robisz, zazwyczaj odbija się w twoich dzieciach, włączając w to również praktyki zdrowotne. Czy w niebie ludzie będą zabijać i jeść zwierzęta? Nie będą czynić zła ani niszczyć na całej mojej świętej górze. Nie tylko my nie będziemy zabijać i jeść zwierząt, ale także one nie będą zabijać siebie nawzajem. Nie będzie już więcej śmierci. Idea śmierci i umierania zniknie. Słyszałem, że jedną z najważniejszych rzeczy, którą ludzie mogliby zrobić, żeby chronić środowisko i zapewnić ludzkości wystarczającą ilość jedzenia, jest przejście wszystkich mieszkańców świata na dietę wegetariańską. Jak dużo pokarmu wymaga utrzymanie bydła i świń przy życiu. O wiele lepiej byłoby włożyć to wszystko do ziemi i zamienić w rośliny. W Biblii czytamy, śmierci więcej nie będzie. Nikt nie będzie zabijał i zjadał zwierząt. W jaki sposób mogę wprowadzić w mojej diecie i stylu życia zmiany, które zadowolą Boga? Niektórzy z was pewnie pomyślą, wow, to naprawdę niełatwe, jak mamy to wszystko osiągnąć? Bez Boga nie możecie nic zrobić. Mówię wam o tym jako osoba, która doświadczyła tego na własnej skórze. Kiedy dorastałem, piłem alkohol, paliłem papierosy, brałem narkotyki, jadłem różne paskudztwa, i ponosiłem tego konsekwencje. Bóg w swojej łasce pomógł mi, krok po kroku, dokonać tych zmian. Teraz czuję się znacznie lepiej, ponieważ żyję zgodnie z Jego zasadami. Mam wielu przyjaciół, z którymi dorastałem i którzy niczego się nie nauczyli. Patrzę na nich teraz i widzę, że są starzy, a potem uświadamiam sobie, że są w moim wieku. Jest to spowodowane ich stylem życia. W jaki sposób mogę wprowadzić te zmiany? W Ezechielu 11:18-20 czytamy, usuną wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości. Bóg dokonuje zmiany i zabiera od nas pewne rzeczy. Być może On chce, żebyś wrócił do domu i nawrócił nie tylko swoje serce, ale także swoją lodówkę. On mówi, bo dam im jedno serce i nowego ducha dam do waszego wnętrza, aby postępowali zgodnie z moimi przepisami, przestrzegali moich praw i czynili je. Bóg chce, żebyś czuł się dobrze. On pragnie cię błogosławić. Na początku dzisiejszego wykładu analizowaliśmy, w jaki sposób Daniel wprowadził te zmiany,
jak Bóg go uhonorował. Był nie tylko 10 razy mądrzejszy, ale także żył dłużej. Przeżył kilku królów. Bóg pobłogosławi nas dłuższym, mocniejszym i lepszym życiem, jeśli będziemy przestrzegać biblijnych zasad zdrowia i stosować je w praktyce. Nie miałem czasu, żeby powiedzieć wam o wszystkich tych zasadach, więc mam nadzieję, że zadacie mi pytania na ten temat. Chciałbym zakończyć modlitwą o to, aby Bóg pomógł wam uczynić zmiany, których potrzebujecie. Ojcze w niebie, proszę, bądź z każdą osobą, która nas teraz ogląda. Pociesz tych, którzy być może czują, że do tej pory niezbyt dobrze dbali o swoje ciała. Pomóż im zrozumieć, że dałeś te zasady, ponieważ ich kochasz i chcesz, aby poczynili zmiany. Chcesz, żeby czuli się lepiej i lepiej służyli Tobie i swoim bliźnim. Błogosław ich, Panie. Daj im siłę. Wszyscy chcemy zachować nasze ciała jako żywą ofiarę. Pragniemy, żeby Twój Duch wypełnił nasze świątynie. A modlimy się w imieniu Twojego Syna Jezusa. Amen. Nie odchodźcie daleko, przyjaciele. Za chwilę wracamy do was i będziemy odpowiadać na wasze pytania. Witajcie, przyjaciele, w naszym wspaniałym programie Apokalipsa Teraz. Dziękujemy za wszystkie wasze pytania, które są naprawdę interesujące. Pastorze, poruszałeś dzisiaj bardzo ciekawy temat i otrzymaliśmy wiele praktycznych pytań. Postaramy się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Pierwszy list do Tymoteusza 4:4 mówi, bo wszelkie stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego. Jak należy to rozumieć? Postaram się to wyjaśnić. Pozwólcie, że przeczytam ten werset w kontekście 4 rozdziału 1 listu do Tymoteusza. A Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych odstąpią niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodzących i nauk demonów, w obłudzie mówiących kłamstwa, mających naznaczone sumienie, zabraniających wstępować w związki małżeńskie, rozkazujących wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył do przyjmowania z wdzięcznością dla wiernych i tych, którzy poznali prawdę. Czytamy tutaj, że pewna grupa będzie występować przeciwko zawieraniu małżeństw. Istnieje kościół, który twierdzi, że księża i papieże nie powinni się żenić, oraz że są rzeczy, których nie powinno się spożywać w piątki. Nie ma to nic wspólnego ze stwierdzeniem, że nie powinniśmy spożywać pokarmów nieczystych, ponieważ czytamy, rozkazujących wstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył do przyjmowania. Oznacza to, że jest mięso, które nie zostało stworzone do spożywania. Nie ma tu żadnej sprzeczności. Dalej czytamy, bo wszelkie stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co przyjmuje się z dziękczynieniem, ponieważ jest poświęcone przez Słowo Boże. Stworzenia, które zostały poświęcone przez Słowo Boże, są przeznaczone do jedzenia i wiemy, które to są. Nie ma więc problemu, jeśli spożywasz zwierzęta, które Bóg wymienił jako czyste. Następne pytanie. W Rzymian 14 czytamy, niech ten jedzący nie lekceważy niejedzącego. Nie ma nic skalanego samego przez się. Wszystko wprawdzie jest czyste. Co to oznacza? Wersety te, podobnie jak ten, który przed chwilą analizowaliśmy, należy rozumieć w kontekście tego, co działo się w czasach biblijnych. Wywodzący się z Żydów chrześcijanie mieli problem z tym, że chrześcijanie pochodzenia nieżydowskiego spożywali zwierzęta zabijane i sprzedawane na rzymskich i greckich targowiskach, zanim bowiem zwierzęta zostały zabite. W tamtym czasie ludzie mieli te wszystkie pogańskie bożki, którym składali ofiary, żeby uzyskać coś w zamian. Mieli więc tamtych swoich bogów, takich jak Jupiter czy inni, i kiedy zażynali zwierzęta, zmawiali nad nimi modlitwę. Kiedy Żydzi udawali się na targowisko, stwierdzali, nie możemy tego jeść, ponieważ zostało ofiarowane pogańskim bożkom. Jeśli zjemy to mięso, to tak jakbyśmy uczestniczyli w oddawaniu im czci. Jeśli twoja wiara jest słaba, jedz warzywa i nie jedz tego mięsa. Cały czas chodzi tutaj o spożywanie zwierząt czystych, takich jak koza, kurczak, krowa. Nie jest to zezwolenie na jedzenie wszystkiego, co tylko chcieli. W pierwszym liście do Koryntian apostoł napisał, wszystko, co sprzedają w jadce, jedzcie, niczego nie osądzając z powodu sumienia. Po prostu jedz, pomódl się nad tym i wszystko będzie w porządku. Ówczesny spór dotyczył tego, czy można jeść rzeczy, które sprzedawano na publicznych targowiskach i które mogły być ofiarowane bożkom. Pozwólcie, że podam wam współczesny przykład.
Lubię kuchnię azjatycką. Często chodzę do azjatyckich restauracji. Zazwyczaj stoi w nich posąg Buddy albo znajduje się pagoda, w której pali się kadzidło dla Buddy. Nie jestem buddystą. Być może oni są, ale to, że w restauracji stoi posąg Buddy, mi nie przeszkadza. Delektuję się jedzeniem i nie czuję, że poświęcam swoją wiarę. Jeśli mój przyjaciel powie, nie możemy tutaj jeść, bo mają Buddę, odpowiem, okej, chodźmy gdzieś indziej. Paweł napisał, jeśli twoja wiara jest słaba, nie rób tego. Takie jest znaczenie tych wersetów. Kolejne pytanie. Czy nie wystarczy kochać Pana i nie przejmować się Bożymi zasadami zdrowia? Nasza miłość do Pana przejawia się w tym, że dbamy o Jego własność, czyli nasze ciało. Jeśli więc kochasz Boga, dlaczego miałbyś robić coś, co może cię skrzywdzić? Kochasz swoje dzieci, jeśli jesteś rodzicem, i zależy ci na tym, jak żyją. Dbasz o ich zdrowie. Robisz to, ponieważ je kochasz. Bogu zależy, ponieważ cię kocha. Jeśli ty kochasz Jego, też ci zależy. To nie są tylko zasady biblijne. Przywoływaliśmy dzisiaj fakty dowiedzione przez naukę. Mięso zwierząt nieczystych jest bardziej toksyczne. Spożywanie krwi i tłuszczu, czyli to, czego Biblia zabrania, również w Nowym Testamencie, może przenosić choroby. Znaczenie ćwiczeń fizycznych, czysta woda, światło słoneczne, to są bardzo praktyczne wskazówki. Przejdźmy teraz do pytań zadanych przez naszych widzów. Mamy tutaj kolejny werset biblijny do przeanalizowania. Proszę o wyjaśnienie Kolosan 2,16, gdzie czytamy, niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu, księżyca lub szabatów. Przeczytajmy od wersetu 14. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam. Musimy zacząć od tego. Mówi o przepisach, które były przeciwko nim. W Księdze Wyjścia i Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, że ceremonialne prawo Mojżesza zostało zapisane na papierze. Biblia mówi, że było umieszczone poza arką, aby świadczyć przeciwko ludziom. Nie chodzi o 10 przykazań. Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, co do święta, nowiu, księżyca lub szabatów. Nie mówi tutaj o cotygodniowym szabacie. Chodzi o coroczne szabaty, w czasie których zbierali się i żałowali za grzechy. Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia. Apostoł mówi tutaj o ofiarach z jedzenia i picia, które składali Żydzi. Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego próbowali zmusić wierzących pochodzenia pogańskiego do praktykowania praw ceremonialnych. Paweł mówi, te rzeczy zostały przybite do krzyża. Dekalog nie został przybity do krzyża. Zasady zdrowia również. W Biblii jest wiele przepisów, które wynikają ze zdrowego rozsądku. Widzisz błąkającego się osła twojego sąsiada? Zaprowadź zwierzę do niego. To prawo cywilne. Układ trawienny Żydów niczym nie różni się od układu trawiennego innych ludzi. Tylko na tym skorzystasz. Nawiasem mówiąc, myślę, że na przestrzeni historii wyraźnie widać, że oczekiwana długość życia w narodzie żydowskim jest całkiem wysoka. Ortodoksyjni Żydzi żyją dłużej niż wynosi przeciętna. Mamy kolejne ciekawe pytanie. Drugie przykazanie w Księdze Wyjścia 20 mówi, bo ja Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, karzącym winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia. Pytanie brzmi, gdzie jesteśmy w tym 3. lub 4. pokoleniu? Czy możemy wyjaśnić, co to znaczy? Przede wszystkim należy pamiętać, że Biblia bardzo wyraźnie mówi, iż Bóg nie karze dzieci za grzechy ich rodziców, ani rodziców za grzechy ich dzieci. W Ezechielu 20 czytamy, sprawiedliwość pozostanie przy sprawiedliwym, a bezbożność pozostanie na bezbożnym. Tutaj mamy słowa, karzącym winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. Nie chodzi o to, że Bóg arbitralnie karze potomków, ale o to, że rodzice przekazują im niewłaściwe zachowania. Czasami rozmawiam z ludźmi, którzy zmagają się ze złym stanem zdrowia i mówią, dostałem to od rodziców. Wtedy pytam, odziedziczyłeś złe zdrowie, czy nawyki i praktyki dietetyczne, które powodują problemy zdrowotne? Ponieważ dzieci powtarzają zachowania swoich rodziców, czasami może ciągnąć się to przez 2 albo 3 pokolenia. Czy są owady, które należą do zwierząt czystych?
Myślę, że osoba, która zadała to pytanie, musi wiedzieć coś o owadach. Biblia mówi, że Jan Chrzciciel jadł szarańcze i dziki miód. Nie jesteśmy pewni, czy to oznacza, że jadł koniki polne. Istnieje coś, co nazywamy chlebem świętojańskim. Być może chodzi właśnie o to. Ogólnie mówiąc, koniki polne pojawiają się sezonowo. Trudno mi wyobrazić sobie Jana Chrzciciela z małymi nóżkami konika polnego w zębach. Jednak z technicznego punktu widzenia są to zwierzęta czyste, ale w większości są wegetarianami. Wydaje mi się, że spożywa się je w Afryce, mam rację? Jak wyjaśnić werset z Mateusza 5:11, w którym Jezus stwierdza, że wszystkie pokarmy są czyste? Nie to, co wchodzi do ust, zanieczyszcza człowieka, ale co wychodzi z ust, to zanieczyszcza człowieka. W Biblii Tysiąclecia w tym fragmencie dodano zdanie, którego nie ma w oryginale. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. A przynajmniej tak jest w sprawozdaniu Ewangelisty Marka. Jezus nie mówi tutaj o spożywaniu konkretnych pokarmów. Powstał spór o to, czy można jeść rękami, które zostały poddane ceremonialnemu obmywaniu. Próbowałem używać tego argumentu w dyskusjach z Bogiem. Paliłem papierosy. Przyszedłem do Pana i wiedziałem, że On chce, abym to rzucił. Mówiłem jednak, Panie, przecież jest napisane, że nie to, co wchodzi do ust, zanieczyszcza człowieka. Mogę więc nadal palić. Bóg odpowiedział, tak, jeśli jednak to, co wchodzi do Twoich ust, wpływa na to, co z nich wychodzi, to może Cię zanieczyszczać. W tych słowach Jezus nie twierdzi, że można jeść wszystko. Zauważcie, że Chrystus mówi to w Ewangelii Mateusza. 3,5 roku później Piotr ma widzenie i mówi, Panie, nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Skoro Jezus pozwolił apostołom jeść wszystko, dlaczego Piotr nadal nie je nic nieczystego w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich? Jezus nie nauczał więc, że możemy spożywać wszystko, co chcemy. Wydaje mi się, że spór, jaki miał miejsce w tamtym czasie, dotyczył jedzenia nieumytymi rękami, nieobmytymi ceremonialnie. Jezus nie wspomina o żadnych konkretnych pokarmach. Co można powiedzieć o pandemii, przez którą przechodzi świat? Czy może to być dla nas ostrzeżenie? W Mateuszu 24 Jezus zapowiedział, że jednym z wielu znaków końca świata będą plagi i zarazy. Nie należy ona jednak do najbardziej śmiercionośnych z tych, których doświadczyła ludzkość. Myślę, że administracja rządowa przechodziła przez trudny okres, próbując nakłonić ludzi do ograniczenia pewnych aktywności. Ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że sytuacja jest poważna, ale na szczęście nie jest to ani dżuma, ani hiszpańska grypa. COVID plasuje się gdzieś na środku skali. Jeśli ludzie należą do grupy wysokiego ryzyka i zachorują, może to mieć poważne konsekwencje. Ta pandemia na pewno pokazała, jak szybko ludzie zgadzają się na ograniczenie swoich praw i poddanie się nakazom rządu. To pomaga nam wyobrazić sobie, jak szybko i łatwo stanie się to w przyszłości w kontekście praw religijnych. Powołując się na dobro publiczne, możesz sprzedać prawie wszystko. Inna kwestia, myślę, że może pojawić się o wiele bardziej zabójcza pandemia, która przemknie przez naszą planetę. Jak wielkie spustoszenie mogłaby poczynić zaraza w rodzaju hiszpańskiej grypy czy dżumy, zanim wynaleziono by szczepionkę? Albo gdyby wybuchła epidemia eboli lub cholery. Wszystkie te wirusy mogą stanowić problem. Ale wiecie co? Przestrzegajcie zasad zdrowia, o których mówiliśmy dzisiaj, a wasze szanse znacznie wzrosną. Mamy kolejne pytanie. Czy sporadyczne wypicie kieliszka czerwonego wina jest złe? Zawsze będę się zastanawiał, dlaczego mój tata kazał mi przestać palić trawkę, skoro sam każdego wieczoru pił martini. Co byś zrobił, gdyby twoje dziecko przyszło do domu z odrobiną kokainy lub heroiny? A fakty są takie, że z powodu alkoholu umiera więcej osób niż z powodu kokainy lub heroiny. Być może myślisz, wypijam kieliszek tylko raz na miesiąc. Czy chciałbyś, żeby twoje dziecko robiło coś, co jest uzależniające i prowadzi do śmierci? Wiem, że ludzie mówią, ale to jest takie przyjemne, to tylko dla relaksu. Przyjaciele, ja piłem wino. Wiem, jakie to uczucie. Rozumiem, ale z miłości do mojego bliźniego nie chcę zrobić nic,
co doprowadzi go do potknięcia. Opowiem wam krótką historię. Kiedyś byłem pastorem w kościele znajdującym się w indiańskim rezerwacie. Wiele osób wie, że amerykańscy Indianie mają większe skłonności do alkoholizmu. To poważny problem. To zniszczyło już wiele kultur. Gdyby wyznawcy tamtego zboru myśleli, że pastor Doug pije jeden kieliszek wina tygodniowo, wskazaliby na mnie i powiedzieli: on pije. Być może ja byłbym w stanie to kontrolować, ale oni nie. Poprzez swój przykład mógłbym zrujnować im życie. Nie rób niczego, co może doprowadzić twojego brata do upadku. Nie musisz tego robić, dlaczego więc miałbyś igrać z czymś, co zabija? To jak rosyjska ruletka. Następne pytanie. Biblia podaje, że Jezus zamienił wodę w wino. Dlaczego więc twierdzicie, że zamienił ją w sok gronowy? Wydaje mi się, że użyte tam greckie słowo to oinos, które oznacza właśnie sok gronowy. To wyrażenie nie pojawia się w Biblii. W Izajaszu 65 czytamy: jak wtedy, gdy znajduje się wino w kiści, mówi się: nie psuj go, bo w nim jest błogosławieństwo. Biblia mówi, że nawet kiedy wyciskano sok prosto z kiści winogron, nazywano go winem. Wyrażenia wino i sok gronowy są więc używane zamiennie. W czasie pierwszych zbiorów zamienia się winogrona w sok i wlewa się do bukłaków. I nie wlewają młodego wina, czyli soku gronowego, do starych bukłaków, ponieważ fermentacja, jaka miała w nich miejsce, szybko sprawi, że młode wino również stanie się sfermentowane. W czasie fermentacji bukłaki rozszerzają się i mogą pęknąć. Rozróżniano sok gronowy i sfermentowane wino. Na weselu uczynił nowe wino, to co najlepsze. Kolejne interesujące pytanie. Proszę o wyjaśnienie wersetu z Księgi Powtórzonego Prawa 12:15. Przeczytam ten fragment. Jeśli jednak spodoba się twojej duszy, będziesz zażynał i będziesz jadł mięso według błogosławieństwa Pana, twego Boga, które da ci we wszystkich twoich bramach, zarówno nieczysty, jak i czysty może je jeść. Byli ludzie, którzy zmagali się z pewnego rodzaju nieczystością. Biblia mówi, że nie tylko zwierzęta były nieczyste, ale że również człowiek może zrobić coś, co uczyni go nieczystym. Może to być wiele rzeczy. Wzięcie udziału w pogrzebie, ogniska zapalne na skórze. Wtedy kapłan stwierdzał, że jesteś nieczysty. Jednak w czasie świąt zarówno osoby czyste, jak i nieczyste mogły jeść świąteczny posiłek. Słowa te dotyczą osób, które zmagały się z pewnego rodzaju nieczystością ceremonialną. Przed chwilą rozmawialiśmy o myciu rąk. Kiedy Dawid i jego towarzysze udali się do świątyni, kapłan, zanim nakarmił ich świętym chlebem, zapytał: czy ty i twoi młodzieńcy jesteście czyści? Mojżesz mówi tutaj: kiedy idziesz na święto, możesz zabijać i spożywać zwierzęta czyste. Czysta lub nieczysta osoba może uczestniczyć w święcie. Kolejna osoba pyta: skoro prawo ceremonialne zostało unieważnione na krzyżu, czy nie dotyczy to również czystego i nieczystego mięsa? To dobre pytanie. Różnica pomiędzy tymi przepisami wynika z tego, że prawo ceremonialne wyrasta na gruncie świątyni i służby w niej podczas Eksodusu z Mojżeszem. Wtedy właśnie powstała Księga Kapłańska. Rozróżnienie zwierząt czystych i nieczystych, a także zasady zdrowia sięgają Księgi Rodzaju. Zostały dane dla całej ludzkości. Prawo ceremonialne i zasady zdrowia to dwie różne rzeczy. To pierwsze obejmuje elementy takie jak obrzezanie, ofiary z baranków, składanie ofiar w świątyni. Zasady zdrowia miały zastosowanie praktyczne i obowiązują również dzisiaj. Że rozróżnienie zwierząt czystych i nieczystych musiało zostać wprowadzone zaraz na samym początku, ponieważ nie można było złożyć w ofierze zwierzęcia nieczystego. Musiało to być zwierzę czyste. Nawet więc w czasach Księgi Rodzaju, już na początku, ludzie musieli to wiedzieć. Kain i Abel. Kiedy Abel przyniósł ofiarę, musiał wiedzieć, co ma przynieść. Następne pytanie. Czym jest późny deszcz i skąd mogę wiedzieć, że go otrzymałem? Termin późny deszcz pojawia się w Biblii. Ma on wymiar duchowy i oznacza wylanie Ducha Świętego w ostatnich dniach. Jest to też termin z zakresu rolnictwa. W hebrajskiej gospodarce nie było systemu sztucznego nawadniania, więc ludzie modlili się o deszcz wiosenny lub inaczej wczesny, dzięki któremu plony dojrzewały. Potem mieli późny deszcz, który, wybaczcie, deszcz wiosenny sprawiał, że ziarna kiełkowały. Dzięki późnemu deszczowi rośliny dojrzewały przed żniwami.
Pięćdziesiątnica została porównana do wczesnego deszczu, w czasie którego Bóg zesłał swojego ducha, ziarno zasiane przez Jezusa wykiełkowało w ogromny kościół. Teraz, przed żniwami, Apokalipsa pokazuje nam obraz żniwiarza, modlimy się o późny deszcz i wylanie ducha, o kolejną pięćdziesiątnicę, żeby przygotować świat na powtórne przyjście. Mamy kolejne pytanie. Dlaczego Biblia mówi, że Daniel i jego przyjaciele byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jedli niezdrowe jedzenie? Wiele osób mówi, nie chcę stosować diety Daniela, ponieważ nie chcę być tęższy na ciele. Pamiętajcie, że wszyscy oni właśnie doświadczyli oblężenia Jerozolimy. Daniel i jego przyjaciele zostali wzięci do niewoli. Przebyli długą drogę. Prawdopodobnie byli słabi i wychudzeni. Chciano więc sprawić, żeby na ich kościach znów pojawiła się odpowiednia ilość ciała. Daniel i jego przyjaciele, jedząc najlepszą dietę, którą dał im Bóg, zaczęli wyglądać lepiej. Wyrażenie tężsi na ciele oznacza, że zaczęli przybierać na wadze. Kiedy przybyli do Babilonu, prawdopodobnie wyglądali jak jeńcy wojenni. W 1 Samuelowej czytamy, że Saul wziął miecz i upadł na niego. 2 Samuelowa mówi zaś, że zabili go Amalekici. Która wersja jest prawdziwa? Później dowiadujemy się, że pewien Amalekita chciał dostać od Dawida nagrodę, więc skłamał i powiedział, zabiłem twojego wroga, królu. Ponieważ Saul próbował zabić Dawida, człowiek ten myślał, że Dawid będzie zadowolony. Przyniósł ze sobą koronę i naramiennik Saula. Wręczył je Dawidowi i stwierdził, tak, Saul był ciężko ranny i poprosił mnie, żebym go zabił, więc to zrobiłem. Z pola bitwy widział, że Saul upadł na swój własny miecz i chciał zdobyć uznanie. Źle ocenił sytuację. W końcu Saul był teściem Dawida. Dawid zabił go, a on kłamał, bo chciał otrzymać nagrodę. Dziękujemy za wszystkie wasze wspaniałe pytania. Przed nami jeszcze dwa ważne wykłady. To, co najlepsze, zostawiliśmy na koniec. Będziemy mówić o tym, jak w świetle tego, co zapowiadają proroctwa biblijne, możemy przygotować się na rychłe, powtórne przyjście Jezusa. Bądźcie wtedy z nami. Do zobaczenia wkrótce.